Firma Jobon na polskim rynku funkcjonuje od lat kilkunastu. Zajmuje się produkcją mebli wysyłanych na rynek niemiecki. Co wpłynęło na decyzję, że Państwa firma ma swoją siedzibę właśnie w Zwierzyńcu? Ja, seinerzeit hat sich die Firma Jochenhöfer vor heute 17 Jahren bewogen. Przed 17 laty z powodu mocnej konkurencji firma Jochenhöfer zdecydowała się na przeniesienie swojej aktywności do Polski, tak jak uczyniło wiele innych firm, a w szczególności w branży mebli tapicerowanych. Powodem była i nadal pozostaje silna konkurencja. Decyzja o przeniesieniu części produkcji do Polski była wyjątkową szansą na dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Jochen ist heute ein sehr bedeutender Bauzimmerhersteller, der schon zu den drei größten Herstellern in Polen vertreten ist oder in Osteuropa. Firma Jobon jest dziś znaczącym eksporterem mebli tapicerowanych na rynek niemiecki, jednym z trzech największych producentów w Polsce oraz Europie Wschodniej w tej branży. W fachowej prasie w branży meblarskiej Jobon zaliczany jest do czterech największych producentów mebli w Polsce. Von vielen Strömungen. Heute muss eine Analyse gemacht werden. Wybór miejsca przeniesienia produkcji z Niemiec był swego czasu zależny od wielu czynników. Decydujące okazały się możliwości transportu z kierunku Ukrainy przez Polskę do Niemiec, czy poziom zarobków w tym regionie. Oczywiście byłoby o wiele prostsze zdecydować się na inny region na zachodzie Polski, na przykład Poznań. Wówczas mielibyśmy jednak do czynienia z zupełnie inną sytuacją na rynku pracy. Mam na myśli na przykład walkę o pracowników na szerokim rynku pracy. To bardzo istotny element. Dieser Region hat eine bedeutende Rolle gespielt, auch weil wir einen Großteil von unseren Mitarbeitern in Familienverbund hier beschäftigen. Ważnym aspektem są także powiązania rodzinne w tym regionie. W naszej firmie pracują całe rodziny, ojciec, matka i ich dzieci. Ma to niebagatelne znaczenie w odniesieniu do poczucia więzi z firmą poprzez powiązania rodzinne. W Państwa firmie pracuje obecnie 1450 osób. Zapotrzebowanie na meble produkowane przez Jobon wciąż rośnie, a w związku z tym potrzebujecie nowych pracowników. Ilu i na jakie stanowiska? Ja, zatrudniamy aktualnie rzeczywiście już około 1450 pracowników. W tym około 40-50% załogi stanowią kobiety. Pozostali to oczywiście mężczyźni. Wir haben seit 2003 bis heute, als ich seinerzeit hier begonnen bin, Od czasu mojego zatrudnienia w firmie Jobon, to znaczy od 2003 roku do dzisiaj, zatrudniliśmy około 600 nowych pracowników, drenując w ten sposób regionalny rynek pracy. Dlatego też, starając się być aktywnymi medialnie, pragniemy dać wyraźny sygnał rynkowi pracy, że cały czas poszukujemy pracowników, że istnieje tutaj dynamiczne przedsiębiorstwo z potencjałem dalszego, szybkiego rozwoju. Platziert haben, was ständig wächst, was von großem Wachstum behaftet ist, was eine starke Eigendynamik hat. Ważnym wydaje się również nieustannie rotujący asortyment naszej produkcji z wciąż nowymi, coraz bardziej technicznie skomplikowanymi, a co za tym idzie bardziej pracochłonnymi modelami mebli. Tak szybką ścieżkę życia modelu mebla wyznacza nam oczywiście wyjątkowo wymagający rynek konsumenta, ale również depcząca nam po piętach konkurencja. Konsekwencją takiej dynamiki na rynku jest ciągły wzrost wydajności naszej produkcji, jak również utrzymujące się zapotrzebowanie na nowych pracowników. W pierwszej linii rośnie zapotrzebowanie na szwaczki. Deswegen wir über den Bedarf an neuen Mitarbeitern sprechen. In erster Linie sprechen wir über zusätzliche Näherinnen. Die Modelle werden anspruchsvoller, die Leistung der Näherinnen sinken ständig. Aktualne modele mebli tapicerowanych są wyjątkowo pracochłonne w fazie szycia pokrowców. W związku z tym, jak również w związku z napływem nowych, ale jeszcze mało doświadczonych pracowników szwalni, nasza wydajność sukcesywnie spada. Dlatego też kieruję moją prośbę do wszystkich mieszkańców regionu Biłgoraja zainteresowanych pracą w naszej firmie. Przyjeżdżajcie proszę do Zwierzyńca, do firmy Jobon. Na miejscu z łatwością można się przekonać, jaką interesującą firmą jest Jobon. Szukamy szwaczek i krawcowych, ale zapraszamy również dobrych fachowców w innych zawodach, na przykład stolarzy, tapicerów, obsługę maszyn CNC. Wir sind ein Unternehmen, das sich mit Mitarbeitern auseinandersetzt und Mitarbeiter haben bei uns gute Chancen, große Chancen, auch sich weiterzuentwickeln. Es liegt immer letztlich an dem einzelnen Mitarbeiter. Warum suchen wir auch andere Mitarbeiter? Ich möchte auch mal feststellen. Nasi pracownicy mają szerokie możliwości zawodowego rozwoju w naszym przedsiębiorstwie. Wszystko zależy oczywiście od każdego pojedynczego pracownika. Zatrudniamy również uzdolnione osoby chętne do przyuczenia. Z drugiej strony, osobiście uważam firmę Jobon za jedną z większych instytucji szkolących w Polsce.
W ostatnich latach przyuczyliśmy setki nowo zatrudnionych osób do nowego zawodu. Dlatego też każdy zmotywowany, chętny do pracy kandydat może się do nas zgłaszać. Jeżeli będzie się nadawał, będzie się identyfikował z firmą Jobon, zostanie wyszkolony i znajdzie u nas solidne miejsce pracy. Czy potrzebujecie Państwo tylko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników? Das ist eine gute Frage. Mein Wunsch wäre natürlich, wir würden qualifizierte, überaus qualifizierte Mitarbeiter gewinnen. To jest dobre pytanie. Pozyskiwanie wyłącznie wysoko wykwalifikowanych pracowników pozostaje naszym szczerym życzeniem. Znamy dobrze regionalny rynek pracy, wiemy, jakie mamy oczekiwania wynikające ze specyfiki produkcji naszych wyrobów. Zawsze jednak powtarzam, firma Jobon potrzebuje zmotywowanych, identyfikujących się z naszym przedsiębiorstwem pracowników, którzy wykażą zdolności do opanowania nowych umiejętności w nowym zawodzie. Ich sage immer zu meinen Führungskräften, wenn nicht die Hände übereinander vernagelt sind, dann haben alle Mitarbeiter hier eine Chance und ich könnte Ihnen ein Beispiel. Często przytaczam jeden przykład z naszej praktyki zatrudniania niewykwalifikowanych pracowników. Podczas rutynowego obchodu zakładu zauważyłem nowo zatrudnionego pracownika, który podczas wykonywania bieżących czynności zawodowych trzymał młotek przy główce. Pomyślałem sobie, że właśnie takich pracowników nie potrzebujemy w naszej firmie. Ale muszę Państwu powiedzieć, że ten pracownik pracuje do dzisiaj w naszym przedsiębiorstwie. Ten przykład potwierdza zasadność naszej strategii. Każdy zmotywowany, identyfikujący się z naszym przedsiębiorstwem i chętny do nauki pracownik znajdzie w Jobonie swoją szansę. Co Państwo oferują przyszłym pracownikom? Was bieten wir den Mitarbeitern an? Natürlich gehen wir respektvoll mit dieser Sache um und wir haben da auch unsere Regeln. Jeder Mitarbeiter. Traktujemy naszych pracowników z należytym respektem. W pierwszej kolejności nowo zatrudnianym pracownikom oferujemy klasyczną kodeksową umowę o pracę na 3-miesięczny okres próbny. Naturalnie powodem czasu próby jest wyznaczenie odpowiedniego okresu na wzajemne poznanie się, ocenę zdolności i przydatności pracownika na danym stanowisku pracy. Po upływie tego okresu sprawdzonym pracownikom proponujemy z reguły kolejną umowę na czas określony, to znaczy na okres 6 lub 12 miesięcy. Oczywiście również ten okres czasu pozwala na głębszą ocenę przydatności i zawodowej charakterystyki pracowników. Nie jest wykluczone, że kolejna umowa zostanie podpisana na czas nieokreślony, dający pracownikowi szczególny status z punktu widzenia przepisów prawa pracy. W naszym przedsiębiorstwie funkcjonują prężne związki zawodowe. Tak długo jak istnieje firma Jobon, każdy pracownik otrzymuje punktualnie wypłacane miesięczne pobory. Pracuję w Polsce od 1999 roku i wiem, że ta zasada nie wszędzie jest tak rygorystycznie przestrzegana jak w naszym przedsiębiorstwie. Mamy dobrze funkcjonujący system premiowania wyznaczonych stanowisk pracy. Wszyscy pracownicy korzystają z pełnej możliwości wykorzystania przysługującego urlopu wypoczynkowego, a przede wszystkim w okresie letnim i świąt Bożego Narodzenia, zgodnie z przepisami prawa pracy. Tworzony jest w naszym przedsiębiorstwie, znany wyłącznie w Polsce, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, z którego korzystają zarówno nasi pracownicy, jak również ich dzieci. Jakie są perspektywy rozwoju Państwa firmy? Ich halte unsere Entwicklungsaussichten auch unter Berücksichtigung des sehr, sehr schwierigen Marktes. Szanse rozwoju naszego przedsiębiorstwa mimo trudnej sytuacji na rynkach zbytu oceniam bardzo pozytywnie. Jesteśmy bardzo dynamiczną, ofensywnie, nawet agresywnie działającą na rynku firmą. Staramy się dostosować do wymagań naszych klientów. Wir stellen uns immer wieder den Anforderungen des Marktes. Wir sprechen mit unseren Kunden. Derzeit läuft zu Hause. W tej chwili na przykład jesteśmy w Niemczech obecni na targach branży meblarskiej, gdzie prezentujemy szeroką paletę naszych nowoczesnych produktów. Jesteśmy dynamicznym, nowoczesnym i innowacyjnym przedsiębiorstwem, zawsze elastycznie reagującym na potrzeby szeroko pojętego rynku. Kann ich die Seite als positiv betrachten. Ich kenne unsere Stärken im Unternehmen, da wir ein sehr modern ausgerichtetes, sehr innovatives Unternehmen hier direkt vor Ort sind.
Moim zdaniem nie osiągnęliśmy jeszcze granic możliwości naszego rozwoju. Chociaż muszę otwarcie przyznać, że progresja dynamiki naszego przedsiębiorstwa, oceniając przedział czasowy od roku 2003 do dziś, jest mniejsza niż przed laty. Obecnie musimy z większym zaangażowaniem inwestować w nowoczesne technologie, co naturalnie przekłada się bezpośrednio na zwiększoną wydajność produkcji. Dzięki temu rosną nasze szanse na bardzo konkurencyjnym rynku zbytu. Z tego miejsca kieruję prośbę do wszystkich potencjalnych pracowników firmy Jobon. Serdecznie zapraszamy. Przyjeżdżajcie proszę do Zwierzyńca, do firmy Jobon. Na miejscu z łatwością można się przekonać, jaką interesującą firmą jest Jobon. Być może i my spotkamy się osobiście. Serdecznie Państwu dziękuję.